Panie pośle, właśnie wyszliśmy z kolejnego posiedzenia parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Usłyszeliśmy niektóre nowe treści, ale niektóre właściwie są te same. Jak pan poseł to skomentuje? To jest pokazanie tego wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia, w zeznaniach, najważniejszych urzędników polskiego państwa. Pokazanie tego, że oni nie mówią prawdy, że tak naprawdę mamy do czynienia z pytanie, czy z przypadkowym, czy z celowym wprowadzaniem wszystkich w błąd. Przecież trudno jest uwierzyć dzisiaj w to, że premier Tusk nie wiedział o tym, jak toczą się przygotowania do jego wizyty, przygotowania do wizyty pana prezydenta. To są rzeczy, które nie mieszczą się tak naprawdę w głowie. Mnie przynajmniej nie mieszczą się w głowie, że można w ten sposób zabierać głos. Jeśli byłoby to prawdą, to znaczy, że premier nie panuje nad państwem, nie panuje nad rządem, nie wie tak naprawdę, co dzieje się w polskim państwie. I dzisiaj mieliśmy do czynienia z próbą pokazania tych części oczywiście, bo wszystkich się nie da, przywołania tych faktów, tych zapisów z różnych notatek, z korespondencji, które świadczą o tym, że polski rząd wiedział o tym, co ma nastąpić, wiedział o tym, że pan prezydent chce stanąć na czele delegacji, chce uczestniczyć w obchodach rocznicy ludobójstwa w Katyniu. Jeśli dobrze zrozumiałem, to do 27 stycznia wizyta była przygotowana wspólnie razem z kancelarią premiera. No my bardzo długo myśleliśmy, że to jest jedna wizyta, że pan premier Donald Tusk dołączy do pana prezydenta, że to będzie takie polskie święto. Bardzo późno dowiedzieliśmy się, że te wizyty mają być dwie, że premier Donald Tusk nie zamierza być w tym samym czasie co prezydent, że będzie tam wspólnie z premierem Putinem. Warto podkreślić jedną rzecz, była o tym mowa w trakcie posiedzenia zespołu, całą politykę zagraniczną, wszystkie przygotowania tak naprawdę były koordynowane głównie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo to na nim leży obowiązek przygotowania wizyty zarówno prezydenta, jak i premiera, i to w ramach tego resortu, w ramach również ambasady polskiej w Moskwie, która przecież podlega bezpośrednio ministrowi Sikorskiemu, toczyły się prace przygotowawcze. Prace przygotowawcze, o których tak naprawdę w całości kancelaria prezydenta i pan prezydent nie byli informowani. Pojawił się taki ciekawy wątek, przez który właściwie prześlizgnięto się, a myślę, że warto go poruszyć. Otóż była tam wspomniana sytuacja taka, że jeden z ratowników stwierdził, że trzy osoby dawały znaki życia. Czy to będzie rozwijany ten wątek i czego pan się spodziewał po tym wątku? Znaczy ci z państwa, którzy śledzą pracę zespołu, który ma na celu wyjaśnienie tragedii smoleńskiej, wiedzą, że każdy wątek jest przez zespół badany, każdy wątek jest analizowany i żaden wątek, nawet taki, który w pierwszym momencie wydaje się nierealny czy nieprawdopodobny, nie jest pomijany. Tutaj nie ma takiej sytuacji, żeby coś zostawić, żeby czegoś nie analizować. Przypomnę tylko, że my słyszeliśmy o tym. Słyszeliśmy o tym już 10 kwietnia, że trzy osoby przeżyły katastrofę, że gdzieś leżą w szpitalach. Ja sam taką wiadomość, będąc tam w Smoleńsku na lotnisku, otrzymałem od żony świętej pamięci ministra Pawła Wypycha. Także takie informacje krążyły w mediach. Pytanie, czy to były informacje prawdziwe, czy mogły być prawdziwe. To są rzeczy, które musimy zbadać i to są pytania, na które trzeba szukać odpowiedzi. Dziękuję bardzo.